Oto prezentacja o potęgowaniu na pierwszym poziomie trudności. Zacznijmy od zadania. Gdybym spytał Was. Wziąłem chyba trochę za gruby pisak. Gdybym spytał, ile to jest 2 podniesione do potęgi trzeciej. Zapiszmy: 2 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi piątej. Kropka tak jak x oznacza mnożenie. Jak byście to liczyli? 2 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi piątej. Znacie już jeden sposób. Wiecie, że 2 do trzeciej równa się 8, a 2 do piątej to 32. Potem mnożenie. 8 razy 32 to 240 plus jeszcze 16 to 256. W tym przypadku taki sposób jest dobry, bo 2 do trzeciej i 2 do piątej łatwo jest obliczyć. Ale przy dużych liczbach metoda ta robi się trudna. Pokażę więc, jak można mnożyć potęgi o tych samych podstawach bez potrzeby prowadzenia żmudnych obliczeń. Metodą tą można sobie radzić nawet z dużymi liczbami, na których nie umiecie jeszcze wykonywać obliczeń. Mamy więc: 2 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi piątej. 2 do potęgi trzeciej to 2 razy 2 razy 2. To z kolei mnożymy przez 2 do potęgi piątej. To zaś jest 2 razy 2 razy 2 razy 2. Więc cóż właściwie mamy? Tu mnożymy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2. Ile więc jest razem kolejnych dwójek, które mnożymy? Policzmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Można więc powiedzieć, że to to samo, co 2 do ósmej. Ciekawe. 3 plus 5 to 8. To logiczne. Podnosząc 2 do potęgi trzeciej mnożymy 3 dwójki po kolei. Podnosząc 2 do 5 mnożymy 5 dwójek po kolei. Wyniki obu działań mamy potem pomnożyć przez siebie. Łącznie więc mnożymy 8 dwójek po kolei. Zróbmy kolejny przykład: 7 do kwadratu razy. 7 do potęgi czwartej. Tu mamy 7 razy 7. Podnosimy 7 do kwadratu, mamy więc 7 razy 7. A teraz 7 do potęgi czwartej. To 7 razy 7 razy 7 razy 7. Łącznie mnożymy więc po kolei 6 siódemek. To daje 7 do potęgi szóstej. Oto klucz. Mnożąc potęgi o tych samych podstawach, Dodajemy wykładniki potęg. Weźmy na przykład 7 do potęgi setnej razy 7 do potęgi pięćdziesiątej. Zwróćcie uwagę, że bez komputera trudno byłoby obliczyć, ile to jest 7 do setnej. Tak samo trudno obliczyć, ile jest 7 do pięćdziesiątej. ale możemy powiedzieć, że całe to wyrażenie to inaczej 7 do potęgi w nawiasie 100. Dodać 50. A więc 7 do potęgi 150. Teraz uwaga. Trzeba się upewnić, że chodzi o mnożenie. Natomiast przy dodawaniu, weźmy na przykład 7 do potęgi setnej plus 7 do potęgi 50. Ta metoda nie działa. Nie da się tego uprościć. Następny przykład. 2 do potęgi 8 razy 2 do potęgi 20. Wiemy już, że wykładniki dodajemy. Mamy więc 2 do 28. A gdybyśmy mieli 2 do 8 dodać 2 do 8, to podchwytliwe. Przy dodawaniu niewiele można zrobić. Nie da się go uprościć. Ale mamy tutaj 2 do ósmej i drugie 2 do ósmej. Tu jest jedno 2 do ósmej, a tu drugie 2 do ósmej. Można więc powiedzieć, że to 2 razy 2 do ósmej, prawda? 2 razy 2 do ósmej. Mamy więc 2 razy 2 do ósmej. Możemy to zapisać inaczej jako 2 do pierwszej razy 2 do ósmej. A 2 do pierwszej razy 2 do 8, według poznanego właśnie prawa, to. 2 do 9. Chciałem to pokazać. Działa to nawet przy ujemnych wykładnikach potęg. Powiedzmy, że mamy 5 do potęgi minus setnej razy 3 do potęgi 102. O nie, przepraszam. Razy 5 do potęgi 102. W podstawie też musi być 5. Zdekoncentrowałem się. 5 do potęgi minus setnej razy 5 do potęgi 102. To 5 do kwadratu, prawda? Dodaję minus 100 plus 102. Kolejny przykład. Weźmy 2 do potęgi 9 podzielić przez 2 do potęgi 10. Ile to może być? Może to się wydawać niejasne, ale zasada jest podobna. Jak można to zapisać inaczej? 2 do potęgi 9 razy 1 w liczniku i 2 do potęgi 10 w mianowniku. To z kolei można zapisać jako 2 do potęgi 9 razy 2 do potęgi minus 10, prawda? Wziąłem ułamek 1 przez 2 do 10, przekształciłem i otrzymałem wykładnik ujemny. To chyba już wiecie na temat potęgowania. Teraz możemy dodać wykładniki. 9 dodać minus 10 to minus 1. Mamy 2 do minus pierwszej, czyli jedną drugą. Jeśli mamy potęgę w mianowniku, to możemy ją przedstawić w liczniku, tak jak tutaj, wpisując znak odwrotny. To drugie prawo działań na potęgach. Można powiedzieć, że to równa się 2 do potęgi 9 minus 10, czyli 2 do minus pierwszej. Zróbmy kolejne zadanie. 10 do potęgi 200 podzielić przez 10 do potęgi 50. Jest to 10 do potęgi 200 minus 50, czyli do potęgi 150. Podobnie 7 do potęgi 40 podzielić przez 7 do potęgi minus 5. Czyli 7 do potęgi 40 odjąć minus 5, a więc 7 do potęgi 45. Zastanówmy się nad tym chwilę. Można to też zapisać jako 7 do 40. Razy 7 do 5, tak? 1 przez 7 do minus 5 to 7 do 5, czyli 7 do 45. Tak więc drugie prawo działań na potęgach nie różni się wiele od pierwszego. Dzieląc potęgi o tych samych podstawach, odejmujemy wykładniki potęg. Przy dzieleniu potęg, od wykładnika wskazanego w liczniku odejmujemy wykładnik wskazany w mianowniku. Natomiast przy mnożeniu potęg, tak jak tu 7 do 40 razy 7 do 5, jeśli mnożymy potęgi o takich samych podstawach, to wykładniki dodajemy. A teraz zmieńmy to trochę. To będzie podchwytliwe. Ile to jest 2 do 9 razy 4 do setnej? Pewnie nie powinienem teraz tego robić. Najpierw trzeba poznać dalsze prawa działań na potęgach. Ale podpowiem wam: to to samo co 2 do 9 razy 2 do kwadratu do potęgi setnej. A kolejne prawo jest takie jeśli podnosimy liczbę do potęgi, a to wyrażenie znów podnosimy do jakiejś potęgi, to oba wykładniki mnożymy. Mamy więc 2 do potęgi dziewiątej razy 2 do potęgi dwusetnej. Według pierwszego poznanego prawa jest to 2 do potęgi 209. W drugiej części bardziej szczegółowo omówię prawa działań na potęgach. Zapraszam więc do obejrzenia. Mam nadzieję, że wkrótce będziecie w stanie sami rozwiązywać takie zadania. Miłej zabawy.